Wczorajsza nalewka zadziałała trochę lepiej, gardło mnie nie boli. Katar mam od rana straszny, aż mi już od smarkania nos boli, ja pierdzielę. Latam, krótki tydzień, jutro znowu wolne, tak więc muszę pozałatwiać trochę spraw. Jeszcze mamusię też do doktorów, tutaj muszę trochę powozić, żeby sobie zrobiła przegląd przed tymi akcjami wszelaki. No i wracamy potem do paczek, bo wczoraj żeście mnie zamordowali tym tematem. Było totalne zaskoczenie. Chciałbym, żeby mi się Spotify automatycznie startował w momencie, kiedy mi się do Bluetootha samochodowego podłączy. Czy jest to jakoś możliwe w aplikacji do ustawienia? Bo szukam i nie mogę czegoś takiego znaleźć. Czy trzeba coś dodatkowego kombinować? Pewnie wy wiecie, bo internet wie wszystko. Jakby ktoś miał, to może podrzucić temat. Tak się jakoś dzisiaj znowu dzień poskładał, że szaleństwo jest okrutne. Dobrze, że mam paczki od was do rozpakowania, tak to bym miał co do daily wrzucić. Nawet nie zdążyłem nic na mieście obskoczyć. Tak naprawdę szykuję się na food trucki, które mają być sobota i niedziela tutaj pod galerią Korona, a dzisiaj fast foodowo na obiad szybciutko coś takiego. Kiedyś kupowałem i z tego co pamiętam było całkiem spoko. Lecimy dalej z odpakowaniem tych wszystkich cudownych rzeczy, które żeście mi przysłali. Kolejna kartka pojawia się z Pekinu, jak widzicie. Pozdrawiam z Pekinu. Wielki, ale dupy nie urywa. Od widza i fana, słuchajcie, są pozdrowienia. Trzymaj się, przyjedź tu kiedyś nagrać parę odcinków. Pozdro Maciek. Maciek, pozdro. Kolejna opcja, słuchajcie, przychodzi do mnie. Royal Mail, czyli rozumiem, że to jest z Anglii. Pojawiają się beef jerky. Szukałem tego w Stanach, chciałem sobie tego troszkę nakupić, ale jakoś nie udało mi się tego znaleźć na Manhattanie. Jest i kartka. Jest list od Adama, który zauważył, że w Nowym Jorku nie udało mi się znaleźć tego przysmaku. Przysyła mi tutaj coś na spróbę i będzie produkował taki specyfik. No i jest szansa, że się podzieli. Słuchaj, Adamie, trzymam kciuki, produkuj jak najbardziej. Dziękuję za miłe słowa w stosunku do tych daily i do kanału Test Hub, który jest dla ciebie jak narkotyk, jak sam piszesz. Adam, dziękuję. Idealna przekąska do piwa, jak sam napisałeś. Myślę, że weekend dłuższy będzie sprzyjał, żeby się tym nacieszyć. Taka sytuacja. Wiesław z Melbourne, czyli w Australii. Drugi koniec świata. Nie umarzę, dalej się już nie da. Ten YouTube ma jednak dużo większy zasięg niż telewizja polska czy cokolwiek innego. Słuchaj, Wiesław, otwieram. Słuchajcie, jest trochę fajnych gratów. Pierwszy to jest malutki portfelik, taki często stosowany na klucze, ale ja lubię takie małe portfeliki. Drugi to jest magnes, który wyląduje zaraz u mnie na drzwiach. I trzecia opcja jest przywieszka do kluczy, również z Australii. Żeby nie być gołosłownym, jak widzicie, tu jest ten portfelik, który dostałem od Wiesława, to jest mój główny, który używam. Czyli mniej więcej rozmiar podobny. A teraz ktoś się dobija do drzwi. Taka sytuacja. Od Philipsa, 4K monitor do testów, 43 cale. Razem UPS, ale to na test hubowy kanał. I też fajna sprawa, przyszła YI dash camera, czyli wideorejestrator samochodowy. Powiem szczerze, że te produkty YI mnie zaskoczyły swoją jakością i chętnie się temu przyjrzę. Wracamy do przesyłki, którą dostałem od Wiesława z Australii. Jeszcze raz bardzo dziękuję, magnes super. Bardzo ciężko znaleźć jest portfelik w takim rozmiarze gdzieś u nas w Polsce. Ja często szukam, bo nie mam nawet możliwości tego swojego wymienić, chociaż już jest schodzony, bo nie mogę znaleźć niczego w takim małym rozmiarze, a te wielkie zupełnie do mnie nie przemawiają. Kartka anonsuje, że produkty orientalne do mnie napisały, strzelco polskie. W pudełku mam gastromaniacy.pl i przepisy chińskie.pl i pojawia się sambal olek, czyli taki składnik. Ja go często używałem, jak jeszcze mi się chciało gotować tajską zupę. Jest to dość pikantna materia, taka glutoplazma, nazwijmy ją. Bardzo fajnie wzbogaca smakowo potrawy. Bardzo dziękuję za sambal olek. Samego tego raczej się nie da jeść, bo jest słabo przyswajalne, ale oczywiście jak najbardziej do czegoś myślę, że to zapodam. Dostaję od Moniki i Adama miły list, jak zwykle. Monika się wkręciła w moje firmy, bo Adam najpierw oglądał. Pokrótce wam zdaję temat. Mieszkają w Szkocji,
Pierwsza opcja w paczce Inburu. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem na oczy. Nie wiem czego się spodziewać, ale jak Monika pisze, to jest u nich na tobliście zaraz po Pepsi. Kolejną opcją jest coś takiego. Heinz Hot Pepper. I oczywiście pojawia się kolejna opcja, czyli magnesik na moje drzwi. Z Glasgow. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Intrygujące rzeczy. No, nie miałbym możliwości, słuchajcie, bez waszej współpracy na testowanie takich różnych rzeczy, bo życia by mi chyba nie starczyło, żeby te wszystkie kraje odwiedzić i przede wszystkim wynaleźć coś ciekawego, co jest u was lokalnie. Jak jesteście gdzieś na emigracji, to pewnie testujecie różne rzeczy. A ja, jak wpadam, to widzicie, że tak jest do wyboru, nie wiem, 300 gatunków picia i nie jestem w stanie sprawdzić nawet 1%. Sprawdzę 3, 4, 5 pozycji, ale więcej się nie da, no bo to za szybko się dzieje, a wy macie tam możliwość, pomimo tego, że poza krajem, to macie możliwość właśnie przetestowania takiego czegoś i podesłania mi tego, co wam podeszło. Bardzo dziękuję jeszcze raz Monice i Adamowi. Kolejna opcja, paczka, nie do mnie, słuchajcie, też na skrytkę pocztową 1174 tym razem. Do Daniela to miało dojść, a nie do mnie. I być może Daniel czeka na taką paczkę, ona miała przyjść skąd? Z Holandii. Także pozwólcie, że zadzwonię i mu powiem, że to nie wylądowało u niego, tylko u mnie. Mam nadzieję, że moje przesyłki nie lądują w innych skrytkach pocztowych. Cudownie działa Poczta Polska nasza. Naprawdę dobrze, że jest numer. Tak to bym odniósł mi na pocztę, ale może teraz weekend będzie człowiek potrzebował, zapytamy. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja z Danielem rozmawiam? Tak, przy telefonie. Daniel, ty masz skrytkę pocztową na Barwinku? Jeszcze raz. Czy masz skrytkę pocztową na Barwinku? No, bo właśnie, ja też mam skrytkę pocztową na Barwinku i paczka do ciebie z Holandii wylądowała w mojej skrytce i mam ją właśnie w ręce. Aha, super. Także dzwonię ci powiedzieć, że coś takiego jest. I teraz pytanie, czy mam to odwieźć na pocztę i przerzucić do twojej skrytki, czy chcesz jakoś się tam, nie wiem, jutro czy pojutrze gdzieś na mieście ci to podrzucić? Najlepiej byłoby na pocztę. Dobra, na pocztę ci ją w piątek zaniosę z powrotem, to ci może tym razem trafią do twojej skrytki. No, trzymaj się, cześć, pa. Krzysztof z Twardogóry do mnie pisze, słuchajcie, i przesyła oczywiście ciekawostki. Pozdrawiam cię, jestem twoim wiernym widzem od kilku lat. Daily vlogi to był strzał w dziesiątkę i zawsze przed snem oglądam do mojego kumpla szafy. Właśnie tak macie mnie traktować. Kumpla szafy. Co u niego słychać? Trzeba sprawdzić. Twoje wibrawy inspirują, a kanał TSH często pomaga w zakupie sprzętu. Przesyłam ci parę rzeczy, może się przydadzą. Pierwsza rzecz, ciekawa. Musztarda piri piri. Brzmi groźnie, powiem szczerze. Nie widziałem takiego specyfiku. A jest to produkt, widzę, polski, bo po polsku pisze, nie wiem kto to produkował. Proeko Polska, spółka z o.o. Musztarda piri piri, do mnie trafia. I kolejna fajna opcja, przewodzik. Powiem szczerze, że kiedyś się nawet nad takim zastanawiałem. Tu mamy wersję Lightning do Apple'owych rzeczy, a ściągamy to i mamy wersję micro USB. Fajna opcja, szczególnie w samochodzie czy gdzieś, jak macie różne urządzenia i raz potrzebujecie ładować jedno, a raz drugie. Jest kabel, zaraz go przetestuję, jak on prądowo daje radę, czy faktycznie pójdzie przez niego taki prąd, żeby urządzenia ładował dobrze i szybko. Słuchaj, Krzysztof, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję za twoje przesyłki. Musztardę będziemy testować na kanale, mam nadzieję, że nie przypłacę tego życiem. Wojtek i Waluś do mnie napisali. Pojawiają się u mnie dwa magnesy, jeden w formie otwieracza, a drugi w formie, no, magnesu po prostu, z San Francisco. Jak piszą, oglądałem już od jakiegoś czasu, ogólnie słowa bardzo przyjemne, jak zwykle łechtające moje ego, dziękuję wam serdecznie. I pokrótce namawiają mnie, żeby się stawić w San Francisco. Chętnie bym się w San Francisco zjawił, Dolina Krzemowa jest na pewno na mojej liście marzeń. Nie wiem, kiedy się to uda zrealizować, bo to dość daleka wyprawa. No i muszę jakiegoś kompadre namówić, bo samemu mi się nie chce, a mój przyjaciel Przemysław niestety oporem stoi, jeśli chodzi o wizę do Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak San Francisco na pewno jest dość wysoko u mnie na liście, a te wasze przesyłki, które dostałem, na pewno będą mi tutaj ten temat przypominać. Zresztą Australia, to dostałem od Wiesława, też jest u mnie w planach, bo to w sumie dość daleko i byłaby to ciekawa podróż. Niestety, jak sami wiecie, podróżowanie wiąże się z kosztami. A, i nie powiedziałem wam jeszcze, że jeszcze z Glasgow przyszły do mnie takie pikantne chipsy. O, bo umknęło mi to, wyciągnąłem te napoje, a zapomniałem zupełnie o chipsach. Są też chipsy. Bardzo dziękuję.
To jest dobre. Oboje mieszkamy w Polsce, a co więcej, oboje mieszkamy w Kielcach. Wiele osób cierpi tutaj na tak zwany ból dupy. Wychodząc naprzeciw oczekiwania społeczeństwa, tutaj pół roku temu wypuściłem na ten produkt na rynek i do dzisiaj cieszę się niesłabnącą popularnością w internetach. Postanowiłem ci podesłać kilka sztuk, na pewno się przyda. Sam pewnie już wiesz, komu podesłać maś, bo właśnie. I zaraz zobaczycie, co ja tu mam. Maść na ból dupy. Nie sądziłem, że coś takiego występuje realnie, faktycznie w rzeczywistości. Widziałem takie jakieś rendery w internecie, gdzie polecały maść na ból dupy, ale to, co tutaj dostałem, rewelacja. Puste pudełko, puste tubeczki, ale fantastyczna sprawa. Jak kogoś boli to, co ma boleć, to trzeba by tam było jeszcze czekoladę jakąś wpuścić do środka, byłoby ciekawe. Maść na ból dupy i można by było to wysysać. Od kogo ja to dostałem? Z Kielc, słuchajcie. Od Rafała. Rafał, dziękuję ci. Poprawiłeś mu humor bardzo mocno. Dziękuję, słuchajcie, wam bardzo za te przesyłki. Zaraz wyciągam laptopa i losuję znowu to, co do was będzie ode mnie szło. Co prawda nie w takiej ilości i w takim asortymencie, ale chociaż troszkę. No, na drzwiach coraz więcej gadżetów. Słuchajcie, przechodzę teraz do losowania dla was rzeczy. Wygląda to mianowicie mniej więcej tak. Mam nadzieję, że będzie widać. Ci, którzy wysłali poprawne zgłoszenia, czyli na adres losowanie Korea, ten, który był w opisie filmu, nie będę pisali tego w komentarzu na Facebooku, ani nie pisali tego w komentarzu na YouTubie, ani nie wysyłali tego na inne adresy, bo sobie przez to, że jest taki dodatkowy człon dodany do maila, łatwo sobie mogę to wyfiltrować, jak widzicie. Przyszło jak na razie 1445 zgłoszeń poprawnych. Myślę, że dość sporo przyszło też niepoprawnych, no ale no nie mam na to wpływu. Wystarczyło przeczytać jedną linijkę i zastosować się do instrukcji. Także ci, co przeczytali tą jedną linijkę i wysłali, są. Tak więc biorę się zaraz za losowanie i wam powiem, kto dostaje ode mnie i co. Bardzo wszystkim dziękuję za zgłoszenia i są już koperty na magnesy wypisane, plus tu dwie nazówki, muszę jakieś chyba koperty takie bąbelkowe kupić, to już na poczcie kupię. Pierwszy magnes, słuchajcie, a tak naprawdę ostatni, od końca mówię to co wylosowało. Michał, osiedle na Staku Kielce magnes, z Kielc, tak się trafiło. Drugi magnes Agata, 09500 Gostyń. Trzeci magnes jest Karol, Pescantina, ulica Siedlce. Kolejny to jest Szymon z Brosławice i teraz tak, Łagodna idzie do Pawła z Chełmża, a Pikantna idzie do Krzysztofa Czudec, dobrze zapisałem. Tak więc tak wygląda losowanie, bardzo dziękuję wszystkim za zgłoszenia. Następnym razem proszę was, czytajcie albo słuchajcie to, co was mówię, żeby kogoś nie ominęła szansa, bo jest dużo łatwiej niż w Totolotku. W Totolotku jest 1 na 17 milionów bodajże, tutaj tylko 1400 zgłoszeń było. Kolejna opcja to za chwilę będzie losowanie z Nowego Jorku magnesów. Myślę, że w przyszłym tygodniu byśmy zrobili, żeby też nie przeciągać tematu. I trzecia opcja to będzie, słuchajcie, z Iranu. I kolejne pytanie jest jeszcze do was, kiedy i kto, czy jak akcję z jedwabnikami robimy w Kielcach. Ktoś jest chętny, jakie terminy, jakieś sugestie dajcie, żeby wszystkim tak w miarę pasowało. Gdzieś tam się spotkamy w jakimś miejscu takim, można by powiedzieć, neutralnym. No i kto będzie miał ochotę sobie jedwabnika przetestować, to ja udostępniam to, co przywiozłem z Korei. Słuchajcie, wiem, skucha z brudnym pazurem, ja pierdykam, ale szarpałem się dzisiaj z jakimiś gratami, takie paczkami, nie zwróciłem na to uwagi. Wybaczcie mi, no ale nie da się tego odkręcić, bo to jest rejestrowane, można powiedzieć, na żywo i nie da się powtórzyć tych emocji drugi raz. Następnym razem się przyłożę bardziej.